Cześć kochani, witam się z Wami w kolejnym czytaniu na moim kanale. Jak już widzicie po tytule, dziś konkretne pytanie do Tarota, konkretna odpowiedź z kart, od kart, odczyt dla Was. Kochani, jak już widzicie, pytanie, które będziemy zadawać do odczytu, czy on, ona odezwie się do Ciebie w grudniu. Zobaczymy w kartach, co nam się tutaj dla Was pokaże. Ja oczywiście zapraszam na inne czytania na moim kanale. Jeżeli jeszcze nie widzieliście odczytu dla znaków Zodiaku na miesiąc grudzień, jeżeli takie odczyty Was interesują, takie odczyty są u mnie już na kanale. Odnoszę Was do wcześniejszych filmów. Jest odczyt dla singli na wszystkie znaki Zodiaku, jest odczyt właśnie dla znaków Zodiaku ogólnie. Kochani, ja Wam dziękuję serdecznie za wszystkie komentarze pod czytaniem tym, które teraz się pokaże, ale też pod tymi czytaniami, w których komentarze od Was otrzymałam. Jest mi niezmiernie miło, kochani. No i co? I zaczynamy. Karta numer 1, ja Wam pokażę. Spójrzcie na tą kartę, pomyślcie, czy ta karta Was do siebie przyciąga. Czy ta karta może być przewodnikiem Waszego dzisiejszego czytania? Wiecie co, ale tak się zastanawiam. Może zrobimy 3 karty, teraz tak sobie myślę. Chwilę zaczekajcie. Wiem, kochani, że niektórzy wolą przy takich konkretnych pytaniach 3 karty do wyboru. Jest karta numer 3, a więc jeszcze raz. Karta numer 1. Jeżeli ta karta do siebie przyciąga, jeżeli rezonuje z Tobą, obrazek, grafika tej karty coś do Ciebie mówi, ma do Ciebie jakieś przesłanie, wybierz kartę numer 1. Jeżeli to jest ta karta, oczywiście wybierz kartę numer 2. Jeżeli jednak będzie to karta numer 3, wybierzcie, kochani, sobie kartę numer 3. Ta karta będzie przewodnikiem Waszego dzisiejszego czytania. Ja zapraszam, konkretne pytanie do Tarota, konkretna odpowiedź dla Was. Kochani, zaczynamy. Przed Wami karta numer 1, karta, którą sobie wybraliście. Ja karty oczyszczam i sprawdzam, konkretne pytanie do Tarota. Ty wizualizuj osobę z Twojego serca. Ja sprawdzam, konkretne pytanie do Tarota, czy osoba, o której myślisz, odezwie się do Ciebie do końca roku. Czyli do grudnia. Kochani, kochani, nie tylko się odezwie, nie tylko się, kochani, odezwie, ale widzę też spotkanie, zaplanowanie spotkania, kontakt, wiadomość ze strony tej osoby. Ta osoba zrobi Wam, może źle powiedziane, zrobi Wam, ta osoba powróci do Waszego życia. Pełną parą relacja się odnowi. Ta osoba przemyśli sobie i odezwie się do Was. Ja widzę, iż ona odezwie się do Was, iż do końca tego roku Wy się spotkacie. Będzie rozmowa, będzie wyjaśnienie, będzie kontakt ze strony tej osoby. Przypominam, czytanie jest czytaniem ogólnym, więc nie z każdym może i nie musi tak naprawdę rezonować, ale wierzę, że dla osób, które chcą, aby ta osoba wróciła do ich życia, ta osoba powróci, a mało tego, Ty czujesz podświadomie, Twoja intuicja Ci podpowiada, że to jeszcze między Wami nie koniec. Tak mi, kochani, przy Was wychodzi. No, jak widzicie, szybki odczyt dla tej karty. Wiecie co, ja jeszcze może bym zrobiła orakle miłości dla Was. Zobaczymy orakle miłości, wyciągniemy kartę, zobaczymy, jaką informację, wskazówkę jeszcze orakle miłości Wam da przy tym pytaniu. Kochani, kochani, przy Was nie dość, że ta osoba powróci do Waszego życia, to mi się tu pokazuje karta taka informacyjna w tym momencie, iż nowa osoba pojawi się w Twoim życiu w grudniu. Dla części z Was nowa znajomość, nowa relacja, nowe uczucie. Ta osoba, która powróci, wprowadzi ponowne zamieszanie w Wasze życie. Wy staniecie przed wyborem, będziecie na rozdrożu. Będzie zamieszanie, tak mi wychodzi. Oczywiście decyzję, jaką podejmiecie, decyzja zależy od Was, gdyż Tarot nie przekreśla żadnych relacji. Tarot daje Wam pogląd i wskazówkę na to, co się może przy Was wydarzyć w najbliższym czasie. Kochani, tyle dla karty numer 1.
Jeżeli chcecie i jesteście zainteresowani, być może karta numer 2 z Wami też rezonuje, Was przyciąga, zapraszam do odczytu dla karty numer 2 i zobaczymy, co w tym odczycie, w konkretnym pytaniu będzie i wyjdzie przy karcie numer 2. Kochani, karta numer 2, znów, żebym nie pomyliła żadnych kart, bo wiecie, ja mam często tak i zdarza mi się w czytaniach, że po prostu karta numer 2 jest kartą numer 3 i tak dalej, bo natłok tych myśli, emocji i wiadomości, informacji, które mam podczas odczytu w głowie, po prostu sprawia, że się robię taka rozkojarzona i często właśnie, ale najważniejszy jest odczyt. To jest najważniejszy rozkład kart i odczyt dla danej karty, o której mówię, tak? Dobra, kochani, bez zbędnego przedłużania, bo do małomównych nie należy, karty oczyszczamy. Odczyt dla karty numer 2 i sprawdzamy, kochani, i sprawdzamy, nie ta talia oczywiście, orakle też na końcu, sprawdzamy, czy ta osoba, czy osoba, o której myślisz, on, ona, odezwie się do końca roku do Ciebie. Kochani, to, co mi wychodzi, odezwie się. Odezwie się, widzę rozmowę, ale widzę też kłótnie. Widzę, iż to, wiecie, karta daje informację. Wystrzegaj się kłótni, unikaj kłótni, nie jakby punkt zapalny. I tu punktem zapalnym będzie kobieta, czyli może być podejrzenie o zdradę ze strony partnera, z Waszej strony. Podejrzenie, tutaj zaznaczam. Może być Wasza relacja relacją romansową, trójkątną, czworokątną. Jak zwał, tak zwał, w każdym razie relacją ukrytą, trudną, burzliwą, jak ja nieraz mówię, z Tobą źle, bez Ciebie jeszcze gorzej, serce co innego, rozum co innego. Bardzo trudna sytuacja, może Was dzielić odległość, dystans, problem ze spotkaniem się i tak dalej. Co nie ukrywam, wychodzi w kartach, że tak, do końca roku ta osoba odezwie się do Ciebie, ale musisz unikać kłótni lub zarzucania jej czegoś, dopóki na spokojnie nie porozmawiacie. Karta mi tu mówi, najpierw porozmawiaj, najpierw daj, jakby dojść do słowa, nie zarzucaj z góry czegoś tej osobie, bo rozmowa może być jedna, jednorazowa, szybka, krótka i po prostu to się może zakończyć kłótnią. Poza tym ja widzę w kartach też, że nie wszyscy z Was, nie wszystkie, nie wszyscy, bo wiem, że panowie też mnie oglądają, chcą powrotu tej osoby do swojego życia. W sensie podświadomie i w sercu niby chcecie. Czujecie niespełnienie, potrzebę, tęsknotę. Ale z drugiej strony macie te zranione serce, żal, smutek i jakby może nie tyle pretensje do tej osoby, co rozczarowanie tą osobą. Dlatego, no, jak ja to mówię, no, wybór tu będzie należał do Ciebie. Co zrobisz dalej w tej sytuacji? Karta nakreśla, iż będzie kontakt ze strony tej osoby. Punktem zapalnym między Wami będzie inna kobieta lub inny mężczyzna. W każdym razie osoba trzecia będzie punktem zapalnym między Wami. Kochani, ja też sprawdzam orakle. Orakle miłości sprawdzamy, jaką informację, wskazówkę, radę. Zobaczymy, jak ta karta Wam tutaj będzie chciała pokazać. Do końca grudnia, tak jak mówię, do końca roku, tak jak mówię, to jest koniec grudnia. Kochani, karta separacji. Separacja, która jest między Wami, czy to właśnie z problemem z porozumieniem się, jakakolwiek separacja między Wami, to jest czas potrzebny, aby Twój partner zrozumiał, jak bardzo mu na Tobie zależy. Jak wygląda jego sytuacja i czego on tak naprawdę chce. Separacja jest potrzebna dla Was obojga na przemyślenie swoich spraw, uczuć, planów i oczekiwań jedno względem drugiego. Tak mi, kochani, przy Was wychodzi. Oczywiście, jeżeli chcecie też odsłuchać odczyt dla karty numer 3, bo wiem, że niektórzy na przykład rezonują z trzema kartami, no to, kochani, zapraszam do tego odczytu. Zobaczymy, co przy tym pytaniu karty wskażą dla osób, które wybrały kartę numer 3. Kochani, no i jest karta numer 3. Tak jak dla pozostałych dwóch kart, dla tej karty również oczyszczam karty i sprawdzamy, czy osoba, o której myślisz, czy osoba z Twojego serca odezwie się do Ciebie do końca roku. Tak, sprawdzamy. Oczywiście, jeżeli takie odczyty Wam się podobają, wiem, że w większości się podobają konkretne odpowiedzi,
to piszcie, na jakie pytanie chciałybyście, abym zrobiła odczyt tarota dla Was. Ja teraz staram się wrzucać Wam filmy codziennie, żebyście po prostu byli na bieżąco i mogli sobie wybierać odczyty, które Wam będą odpowiadały. Wracamy do pytania. Czy osoba z Twojego serca odezwie się do Ciebie do końca roku, czy kontakt powróci? Tak. Kochani, tak. Odezwie się do Ciebie. Bardziej to jest koniec grudnia. Ostatni tydzień grudnia, ostatnie dwa tygodnie grudnia ta osoba się do Ciebie odezwie. Bardziej mi tu pokazuje, że już po świętach ta osoba się odezwie. Nie przed. Z tego względu, iż ta osoba przepracowuje jeszcze jakieś sprawy osobiste, bo ja widzę też, że ta osoba albo przyjedzie do Ciebie, albo Ty pojedziesz do tej osoby. W każdym razie widzę plany związane ze spotkaniem, które może już być, dopiero może być na początku stycznia to spotkanie, ale widzę plany związane ze spotkaniem między Wami. Z radością przy Tobie, bo widzę super informacje, które przyniesie Ci ta osoba, wiadomości, i widzę między Wami spotkanie, tak? Plany związane z spotkaniem. Na ten moment ta osoba ma ogólnie, może nie problem z pieniążkami, ale załatwia swoje sprawy osobiste. Dla części z Was ta osoba jest w separacji, w trakcie rozwodu lub w trakcie wyprowadzki, chce się rozstać z tą osobą, z którą jest, bo dla części z Was widzę kogoś przy tej osobie. Może to być nawet, kochani, matka, która wpływa na tą mężczyznę, tą kobietę, osoba, z którą oni mieszkają, powiedzmy tak. Osoby z Waszego serca, z Waszej myśli mieszkają z tą osobą. Ja widzę, że ta osoba najpierw chce coś zamknąć, żeby móc z czystą, białą kartą do Ciebie powrócić, porozmawiać i się spotkać. Ja widzę w ogóle spotkanie i kontakt od tej osoby. Tak mi to w kartach wychodzi. Piękne karty Wam wyszły, bo powiem Wam, że rzadko na trzy karty mi wychodzi wszędzie kontakt, tak? Wszędzie kontakt. Czasami i często któraś z kart mówi o braku kontaktu w ogóle. Ja przypominam, że mówimy o braku kontaktu lub rozstaniu nie dłużej niż jakieś takie, wiecie, no do 6-8 miesięcy, bo jeżeli już jest dłużej to rozstanie, no to wiadomo, karty nie muszą w ogóle nawet... Nawet wtedy nie ma jakby tego odczytu prawidłowego, o może powiem tak. 6-8 miesięcy brak kontaktu, wtedy możecie mówić o odczycie dla Was w tym momencie. Kochani, jeszcze orakle miłości. Sprawdzamy wskazówkę, radę. Zobaczymy, czy to będzie wskazówka, rada, informacja, jaką karty będą Wam chciały tutaj pokazać, przekazać, tak? Sprawdzamy. Kartę wybieramy. O, i kochani, patrzcie, jaka karta piękna. Ja widzę, że przy Was karta daje Wam tu może nie radę, ale informację. To będzie karta informacja na najbliższe najbliższe dni, może tak, bo to do końca roku. Karta mi tutaj mówi, że będzie przy Tobie osoba, pojawi się przy Tobie flirt, będziesz wybierał między dwoma osobami w swoim życiu. Między tą, która powróci, a tą, która się przy Tobie pojawi lub już się pojawiła i będzie wybór. Będzie wybór, w którą stronę Ty chcesz tak naprawdę iść. No, tak mi, kochani, wychodzi. Chociaż widać, wiecie, że tu jest uczucie, tu jest bratnia dusza, ja bym bardziej nawet powiedziała, że to karma, taka więź karmiczna, ale tu będzie flirt, tu będzie chemia, pożądanie i pragnienie. Wy będziecie stać przed wyborem. Tak mi wychodzi. Wydaje mi się, że część osób, które wybrały kartę numer 2, oglądają też odczyt dla karty numer 3, dlatego mi tu wyszła ta informacja, bo wyszła bardzo podobna w odczycie dla karty numer 2. No kochani, tyle ode mnie. Ode mnie, od moich kart dla Was. Oczywiście będę jak zdarta płyta się powtarzała. Jeżeli się Wam podobało, zostawcie ślad po sobie w komentarzu, zostawcie łapkę w górę, będzie mi niezmiernie miło. Kochani, subskrybujcie, jeżeli jesteście nowi na moim kanale. Kochani, tyle ode mnie. Z mojej strony, jak zawsze, wszystkiego, co najlepsze dla Was, w Waszą stronę.
moc pozytywnej energii, bo to jest potrzebne każdemu. Kochani, trzymajcie się ciepło, do usłyszenia w kolejnym czytaniu, pewnie już jutro jakieś czytanie się dla Was pokaże. Trzymajcie się ciepło, raz jeszcze, cześć!